Inteligencja emocjonalna, zarządzanie emocjami, to tematy, z którymi się do mnie ostatnio zwracacie. Czasami nazywacie to wprost, gdzie hmm, co robić w takiej sytuacji, gdy mnie diabli biorą, gdzie mam ochotę nakrzyczeć, faktycznie na, nakrzyczę na ludzi, albo podejmuję decyzje, które są prostu emocje nie są racjonalne. No, Pisarze mnie znają, to wiedzą, że też mam taki temperament, który dość łatwo ulega pobudzeniu, więc. Temat emocji, inteligencji emocjonalnej, pracy nad tym jest mi bliski. No i czego się nauczyłem i czego też yy, widziałem, u, co widziałem też u innych, którzy sobie dobrze radzą z emocjami. No W momencie, gdy pobudzenie emocjonalne osiąga jakiś wysoki poziom, to najdo, najlepiej zaczepnąć łyk świeżego powietrza. Czyli dobry spacer, pójście na świeże powietrze, to po prostu sładza organizm. Te emocje gdzieś się wystudzą. Inny sposób to woda. Łyk wody, czyli tak jak chłodnica chłodzi silnik w samochodzie, tak ten łyk wody. Schładza nasz organizm i też w stary dobry sposób po prostu pogadać z kimś, zadzwonić do kogoś, przegadać z kimś znajomym ten temat, wtedy te emocje gdzieś się uspokoją. Że... Oczywiście panowanie nad sobą, zarządzanie swoimi emocjami, to, to nie wszystko, jeśli chodzi o inteligencję emocjonalną, ale ten temat, ten przyczółek, czyli co robić, gdy, gdy emocje nas noszą, wiem, że dla was jest ważny. No więc razem świeże powietrze, woda i z kimś to przegadać.